Roman Ingarden to najwybitniejszy polski filozof. Zajmował się przede wszystkim ontologią i estetyką. Mocak posiada w swoim archiwum zbiór jego działań fotograficznych. Ponieważ i to było zaskoczeniem dla wszystkich, okazało się, że Roman Ingarden był bardzo aktywnym fotografem. Postanowiliśmy na bazie tego archiwum, na bazie tych kilku tysięcy fotografii, stworzyć sytuację dialogową pomiędzy jego działalnością twórczą a jego działalnością filozoficzną. Zderzyć koncepcje teoretyczne na polu estetyki yy, z koncepcjami praktycznymi na polu fotografii. W ten sposób powstała wystawa fotograf i filozof albo, albo raczej Filozof i fotograf, chociaż z naszego punktu widzenia jest tutaj przede wszystkim fotografem. Wystawa została podzielona na dziewięć tematów, to są autoportrety, portrety, kompozycje, krajobrazy, architektura, impresje, rośliny, woda i chmury. Wszystkie te tematy zostały tak skonstruowane, żeby pokazać równocześnie Fotograficzne myślenie tego filozofa, który nie patrzył jednym ujęciem, jedną sytuacją, tylko stwarzał pewne sekwencje refleksyjne obrazów. I muszę powiedzieć, że również ku mojemu zaskoczeniu, Roman Ingarden wypadł na bardzo kreatywnego i bardzo refleksyjnego twórcę. W tej wystawie towarzyszy ważna publikacja, która jeszcze bardziej podkreśla tą relację sztuki wizualnej do filozofii. Jest kilka tekstów, które w pewnym sensie próbują analizować jego metody filozoficzne z jego metodami artystycznymi. Jest również bardzo piękny tekst Władysława Stróżewskiego, który kreuje, buduje, opisuje postać filozofa, człowieka, nauczyciela Wystawa jest bardzo ważna w kontekście krakowskim to jest pięćdziesięciolecie śmierci Romana Ingardena i również taki szczególny pomnik pokazujący bogactwo estetyczne, umysłowe, intelektualne tej pomnikowej postaci Krakowa. Ekspozycja wpisuje się w nasz cykl projektów, w których prezentujemy wybitnych poetów, prozaików czy myślicieli w innych rolach twórczych. Jako malarzy, rysowników, twórców kolarzy czy fotografów. Partnerem projektu jest Międzynarodowy Kongres Filozoficzny Roman Ingarden and Our Times, który odbędzie się w dniach od 22 do 27 września 2020 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.